Nie uratował cię mój cud. Złożyłem obietnicę. Przysiągłem. Przysiągłem Bogu, że jeśli daruje ci życie, ja zrezygnuję z naszej miłości. Bóg zrobił swoje, teraz kolej na mnie. Bóg zrobił swoje, teraz kolej na mnie. Tak jest. Nie jesteś już księdzem, jestem. Chcę nim pozostać. Byłbym nim, gdyby nie Anna. Uszanuj to. No entres. Nie wchodź. Nie wspominaj jej o twojej obietnicy. Masz szansę, by teraz zawsze była twoja. Rezygnuję z ciebie na zawsze. Popatrz mi w oczy. Na zawsze rezygnuję z naszej miłości, ze wszystkiego, czego kiedyś pragnęliśmy. Tak musi być, Claro. Ty mnie kochasz. Nigdy się od tego nie uwolnisz. Nigdy. To twoja szansa. Wejdź. Złożyłem obietnicę i dotrzymam jej. Nikt o tym nie wie i nie dowie się. Złożyłem obietnicę Bogu. Bóg chciałbyś słyszał tę rozmowę. Chciał ci coś powiedzieć. Wkrótce wasz ślub, Horacio, a ona jest kobietą, którą zawsze kochałeś. Nie rezygnuj z niej, ona kocha jego. Nigdy go nie dostanie. Jest osamotniona, a ty zawsze byłeś przy niej. Ona o tym wie. Ksiądz zawsze będzie zagrożeniem. Nie. I gwarantuję ci, że nie. Nie zabijesz mnie. Wszystkich możesz oszukać, ale nie mnie. To był tylko żart. Odłóż nożyczki. Pan jest chory. Potrzebuje pomocy. Nie potrzebna mi żadna pomoc. Sam sobie z tobą poradzę. Co ty robisz? Bronię się. Chciał mi rozpluć brzuch. Tylko żartowałem. Ten człowiek wymaga leczenia. Chciałbyś mnie trzymać w garści, prawda? Zostaw nas. Zajmę się nim. Oddaj mi to. Oddaj. Zwariowałeś. Chciałeś go zabić. Miał wobec mnie złe zamiary. Złe zamiary, znam się na tym, a ty mnie z nim zostawiłeś. Musiałem obejrzeć dwa zwęglone ciała i przygotować je do autopsji. Skąd mogłem wiedzieć, że nagle zaczniesz szaleć? Co ty masz do tego chłopaka? Nie zwracaj na mnie uwagi. Zdenerwowałem się. Tych dwoje to moi peoni. Zdarzył się im wypadek. Po co potrzebna jest autopsja? Po co? Tego wymaga prawo. Dokąd idziesz? Wychodzę. Muszę zdjąć ci szwy. Kiedy indziej? Cześć, Mercia. Straszny tu bałagan. Twój narzeczony siedzi tam jak posąg i pali, pali. Budzi strach. Na twoim miejscu pozbyłem się go. Wybacz, ale to dziwny człowiek. Jest tylko zazdrosny. To nie tylko zazdrość. Jest dziwny i prowadzi dziwne życie. Żadnych telefonów do rodziny, żadnych listów czy telegramów. Nie ma też przyjaciół. Ma. Ponce. Następny dziwak. A propos Ponce, to skoro ostatnio dzwoni do Nando, wiesz, co ich łączy, prawda? Nie, wiesz. Nie sądzę, żeby ten młoko zainteresował się medycyną. Przestań. Następny dziwak. Nandito. Fumando espero.
Jak się masz, Messina? Kręcę się tu bez sensu, ze smutkiem w sercu. Mogę? Czekasz na telefonistkę? Nie. Pokłóciliście się? Tak. Przychodzisz tu, żeby się dręczyć. Sam nie wiem. Nigdy nie była naprawdę moja. Kiedy wydawało mi się, że już ją mam, coś mówiło mi, że tak nie jest. Jedziemy na tym samym łusku. Ja nigdy nie dostaję tego, czego chcę. Wczoraj chciałam się rzucić z mostu. Co mówisz? To, co słyszysz. Ale odwagi też mi brakuje. Nie znasz czasem szalonego nożownika? Może by mnie dźgnął. Wysiadaj. Tak tylko powiedziała. Nie mam ochoty na takie wygłupy. Nie wpadłbyś pod sowę na szklaneczkę ginu? Gin nie wystarczy, żeby wyrwać to, co we mnie siedzi. Pożar spowodował znacznie większe straty, niż sądziliśmy. Będzie nas kosztował wiele pracy. Najbardziej jednak boli mnie śmierć tych dwóch peonów. Twój ojciec wypłaci chyba odszkodowanie rodzinom. Nie wiem. To wszystko jest jakieś dziwne. Nie jestem pewien, czy to był wypadek. Oczywiście, że to był wypadek. Posłałeś ich, żeby spalili ściernisko, a oni puścili z dymem 10 hektarów. Mają to, na co sobie zasłużyli. A jeśli nie potrafisz zarządzać tym majątkiem, będę nadal robił to samo. Dobry dziedzic zamówiłby za ich duszę mszę. To był wypadek i ani słowa więcej. Jasne? Pierwsze ciało, które sądząc po posturze i innych cechach należy do Venancia Marchetti, jest całkowicie zwęglone, co nie pozwala na ustalenie innych szczegółów. Ciało drugie to Onofre Piemonti. Jest w identycznym stanie, w związku z czym ustala się, że w obu przypadkach śmierć nastąpiła przez uduszenie dymem, a następnie ciała zostały spalone. To wszystko. Przepraszam, doktorze, ale w tym ciele widoczne są otwory. Niczego takiego nie widzę. Nie jestem ślepy, doktorze. Do tego człowieka strzelano i wątpię, żeby żył, kiedy wybuchł pożar. Wygaduje pan głupstwo. Przepraszam, ale nie wygaduje żadnych głupstw, doktorze. Na drugim ciele widoczne są cięcia. Tego również pan nie zauważył? Posłuchaj, młodzieńcze. Taka zarozumiałość nie pomoże ci. To ja jestem tu lekarzem. I skoro mówię, że umarli przez uduszenie, a następnie ich ciała uległo spaleniu, ty tak piszesz. Niepotrzebny mi praktykant, który poucza mnie, jak mam pracować. Niepotrzebny mi ktoś taki. Czy to jasne? Przepraszam, doktorze. Przyszły już wdowy. Czy to dla pana jasne? Proszę siadać.
Dziękuję. Skąd ta nagła wizyta? Przepraszam za najście, ale zawsze pomagała nam pani i wiem, że chce pani do ojca Juana jak najlepiej. To pewne. Coś się stało? Nie mogę patrzeć, jak cierpi. Właśnie przysiągł Bogu, że odwróci miłości życia, by nadal być księdzem. Kiedy odzyska pamięć, znienawidzi nas. To możliwe, to pewne. Znam go lepiej niż wszyscy. Przyszedł pan poradzić się mnie, bo wie, że błędem byłoby powiedzieć mu prawdę. Mieliśmy go chronić, a niszczymy mu życie. To lepsze niż mu je odebrać. Jeśli Costa dowie się prawdy, zabije go. Dobrze się pani czuje? Tak, tak. To tylko ból głowy. Nie będę przeszkadzał. Proszę być spokojnym. Ojciec Juan znów będzie z Klarą. Zapewniam pana. Permiso. Przysiągłem Bogu, że jeśli cię ocali, na zawsze zrezygnuję z naszej miłości. Być może tak musi być. Masz rację. Dobrze się czujesz? Witaj. Jak się masz? Lepiej. Lepiej? To czemu płaczesz? To ze wzruszenia. Stała się rzecz straszna. Tak, straszna, ale już po wszystkim, już dobrze. Rozmawiałem z Ponce. Jutro cię wypiszę. Dziękuję. Za co? Za to, że zawsze byłeś przy mnie. I zawsze będę. Zawsze. Jutro miał być nasz ślub. Odwołam go. Nie. Niczego nie odwołuj. Dam radę. Nie poradzisz sobie. Jesteś bardzo słaba. Chcesz odwołać ślub z innego powodu? Nie. Tylko dlatego, że jesteś chora. Wciąż mnie kochasz? Tak. Wiesz o tym. Chcę być z tobą szczęśliwa. Pragnę zaznać przy tobie spokoju. Pobierzmy się jutro. Jutro nie. Jutro dam radę. Wszystko będzie dobrze. Jutro zostanę twoją żoną. Obiecuję. Za chwilę ciała zostaną stąd zabrane. Osobiście zamówiłem dla nich najlepsze trumny, a jutro rano z inicjatywy starosty zostanie za nich odprawiona msza. To wszystko, co możemy zrobić. Nie rozumiem, doktorze, jak to się stało. Trudno nam pogodzić się ze śmiercią najbliższych, zwłaszcza kiedy przychodzi ona tak nagle. Czy to był wypadek, doktorze? Tak, nieszczęśliwy wypadek. Nieszczęśliwy.
Zostawmy, Panie, bo czeka je długi dzień. Wracajcie do domu i módlcie się za duszę mężów. Wspaniałych ludzi. Do zobaczenia. Szczęśliwe moje oczy, kiedy widzą Panią, Marcio. Odkąd Panią poznałem, wszędzie czuję Pani zapach. Proszę nie wygadywać głupstw. Mówię to, co czuję. Dziękuję, ale jestem bardzo zajęta. Wie Pani, co do niej czuję. Nie mogę pozwolić, żeby despotka Anna tak Panią zniewalała. Proszę nie mówić o niej źle. To dobra dziewczyna. Jest mi jak córka i kocha mnie. Na pewno? Tak. I proszę zostawić mnie w spokoju. Mam domek w Carlos Paz. Wokół jest las. O tej porze jest tam jak w raju. Razem bylibyśmy tam bardzo szczęśliwi. Wyjedźmy stąd. Zasługuje Pani na lepsze życie niż tutaj. Piękny widok. Klucznica i gość. Panna Marcia uległa mojemu kaprysowi. Panna Marcia pracuje dla mnie, a pan nie będzie mi mówił, jak mam ją traktować. Idź do kuchni. Do kuchni. Niech się pan do niej nie zbliża, bo będzie pan tego żałował. Wiesz, czego ci trzeba, panienko? Dobrego lania. I któż miałby mi je sprawić? Pan? Proszę jeszcze dziś opuścić hotel. Z przyjemnością. I tak nie zamierzałem tu dłużej zostać, ani chwili więcej w tej podłej mieścinie. Co z nimi zrobiłeś? Mów ciszej, Fräulein. Jeden był zastrzelony, a drugi jakby pogryziony, był zmasakrowany. Naprawdę? Myślałem, że się spalili. Ja ich nie zabiłem. Nie zabiłem. Mów, co chcesz, ale ludzie zaczną pytać. Kto? Wdowy? Dostały już parę groszy, solidne trumny i uroczystą mszę. Na tym koniec. Młody Guevara był obecny przy autopsji i widział ślady po kulach i rany. Jest bardzo niespokojny. Po co go brałeś na autopsję? Skąd mogłem wiedzieć, co mnie tam czeka? To on. On szuka mnie, prowokuje, chce, żebym go zabił. To on jest niewinnością. A ty o czym mówisz? Wyrzuć go. Wyrzuć go z La Cruz. Powiedziałem ci, nie mogę. Ma zbyt wysokie referencje. Proszę cię, wyrzuć go. Gdybym go nawet wyrzucił, to i tak widział, co widział i nie odejdzie stąd tak łatwo. Czemu powiedziałeś niewinność? Czemu? Czyżby to wszystko miało związek z pielgrzymem? Za dużo myślisz, Fräulein. Za dużo. Ostrożnie. Córeczko, nie oczekiwałam cię tak szybko. Właśnie przygotowywałam twój pokój. Nie chciała czekać, aż Ponce ją wypisze. Co za dziewczyna? Pomożesz mi? Siadaj, kochanie, powoli. Boli? Jak się czujesz? Lepiej. Oprzyj się. Czeka nas dużo pracy. Tak? Nie zamierzamy odkładać ślubu. Wydaje mi się, że nie jesteś w stanie. Jestem. Dość już zwlekania. No zgoda, ale naprawdę mamy wiele do zrobienia i tak mało czasu. Pomogę ci, mamo, oby tylko nareszcie byli pewni swojej decyzji. Gratuluję, Horacio. Postąpiłeś słusznie.
Dokończę pokój. Przepraszam. Kupię ci leki. Wiesz jakie? Tak. Co za uśmiech. Cieszysz się, prawda? Jestem szczęśliwa. Ślub z Horacjem to najlepsze wyjście. Ojciec Juan nie jest dla ciebie, tylko dla ciebie, tak. Kto będzie starostą Costa? A starościną mama? Mogę być twoją druhną. Łóżko gotowe, chodźmy. Wesprzyj się na mnie. Poradzę sobie. Dziękuję za propozycję, Ano, ale niepotrzebna mi druhna. Jak sobie życzysz? Ojcze, proszę. Stało się coś? Przyszedłem. Sam nie wiem dlaczego. Nieważne, okaże się. Proszę usiąść. To dobrze ojcu zrobi. Dowiedziałam się, że Clara uratowała się niemal cudem. To nie moja zasługa, poza tym nie chcę o niej rozmawiać. Czemu, skoro tylko ją masz w głowie i w sercu? Nie. Czemu nareszcie nie pójdziesz za głosem serca, ojcze? Nie mogę o niej mówić, bo jestem kapłanem. Nie jesteś. Przynajmniej dopóki nie zdecyduje o tym kuria. Pani nie wie, co się stało, Amando. Pamięta pani, co powiedziała mi o cudach? Stanąłem przed krzyżem i złożyłem przysięgę Bogu, bo wiedziałem, że Clara się nie uratuje. Obiecałem mu, że jeśli zachowa ją przy życiu, na zawsze z niej zrezygnuję. Przepraszam. Powinnaś była zostać do jutra w szpitalu. Tu jest mi wygodniej, a poza tym jutro nasz ślub i trzeba jeszcze wiele zrobić. Tak. Dobrze się czujesz? Tak. Tyle się wydarzyło. Tyle razem przeszliśmy. Boję się. Tak, boję się. Ożenić się ze mną? Nie. Boję się ciebie. Tego, co możesz zrobić. Jutro jest jeszcze tak daleko. Co? Jesteś taki słodki. Nie, ale lubię, kiedy tak do mnie mówisz. Będziemy szczęśliwi, kochanie. Bardzo szczęśliwi. I stworzymy razem wspaniałą rodzinę. Kocham cię. Obiecujesz, że zawsze będziesz ze mną? Tak. Obiecuję, kochanie. Wiem, kim jesteś. Słucham? Nie wydrzesz mi zwycięstwa. Jakiego zwycięstwa?
nie sprawiedliwości i poniżania najsłabszego? To pan ma na sumieniu? Ma pan na sumieniu tych zabitych, prawda? Ty coś kryjesz. Udajesz sprawiedliwego rewolucjonista, ale wiem, kim jesteś, a ty wiesz, kim jestem ja. Ale ze mną nie wygrasz. Lepiej, żebyś stąd wyjechał. Sądzi pan, że go posłucham? To tak tu jest. Pan rządzi, a reszta pada panu do nóg. Ze służalczości albo ze strachu. Ale nie ja. Nie ja. Ostrzegam cię. Poradzę sobie i z Corrache, i z jego przyjacielem, ojcem Juanem. I z tobą. Zatem Corrache przyjaźni się z księdzem. Nawet kościół ma pan przeciwko sobie. Przyjechałeś, żeby znaleźć Corrache. Ale ja nie pozwolę, żebyś do niego dotarł. Nigdy. Czemu nie poprosiłeś, żebym ci pomogła? Pomógł mi Orfel. Dziękuję. Jadł już pan śniadanie? Jeszcze nie. A co pan tu jeszcze robi? Nie bądź grubiańska, to nasz gość, który obiecał, że natychmiast stąd wyjedzie. To prawda. Jestem już spóźniony, a muszę się spakować. Żałuję, że nie zobaczę cię w kościele, Claro. Życzę ci dużo szczęścia. Dziękuję. Dziękuję. Clara. Czemu wstałaś, córeczko? Czuję się dobrze, mamo. Skąd wracasz? Od modystki. Twoja suknia jest taka piękna. Przyniosłam swoją. Aha, spotkałam ojca Justina. Mówi, że nie byłaś jeszcze u spowiedzi. Nie. Ja pójdę do kościoła. Nie jest to dobry pomysł. Musisz oszczędzać siły, czeka cię długa noc, musisz zatańczyć walca. A potem noc poślubna. Lepiej, żeby ksiądz przyszedł tutaj. Czujesz się na siłach, żeby wyjść? Tak, muszę jeszcze zamówić kwiaty. Iść z tobą? Zajmij się sobą, kochanie. Musisz być wypoczęta, wyglądać pięknie. Proszę was o jedno. Spróbujmy przeżyć ten dzień bez konfliktów. Zgoda? Będziesz mi dziś potrzebny, choć tego nie chcę. Po co? Zbiorę ślub. To szaleństwo. Z tą niewdzięczną suką? Clara zostanie moją żoną i być może zamieszkamy w tym domu. Chcę tylko wiedzieć, czy mogę na ciebie liczyć. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Clara nie ma ojca. Chcesz, żebym był twoim starostą? Żebym po tym, co ona zrobiła, oddał jej mojego syna, tej suce, która zmarnowała ci życie? Albo zwariowałeś, albo jesteś głupszy niż sądziłem. Zaczekaj, musimy iść do kościoła i dać do zrozumienia wszystkim, jak bardzo dotknęła nas śmierć tych dwóch peonów. Nie pójdę z tobą, bo to mi dziwnie pachnie. Tym razem nie będziesz miał we mnie wspólnika. Za chwilę Clara Garrico przyjdzie się wyspowiadać. To dobrze, będę miał czas, żeby wpaść do Dambolenów. Wszystko do ceremonii gotowe? Przypuszczam, że weźmie w niej ojciec udział. Wolałbym nie. Takie poświęcenie byłoby wskazane. Dość już poświęciłem. Niech Clara Garrico poczeka na mnie. Co za typ. Nie słuchaj go.
Można? Jestem Ernesto Guevara, lekarz praktykant. Ojciec Juan? Poznaję po włosach, że to raczej ty, ojcze. Tak, to ja. Co pana sprowadza? To długa historia. Muszę porozmawiać z Coraję. Z Coraję. I sądzi pan, że tu go zastanie? Wszyscy wiedzą, że się przyjaźnicie. Powiedzcie mi, gdzie on się ukrywa. Nie u nas. I właściwie nie jesteśmy przyjaciółmi. Nie widziałem go, odkąd straciłem pamięć. Coraję wyjechał jakiś czas temu. Musiał uciekać przed Kostą. Wybaczcie, ale trudno uwierzyć, że taki człowiek uciekł jak szczur. Sami byliśmy zdziwieni. Bez względu na wszystko musi wrócić, bo nadszedł moment, żeby wykończyć Kostę. Czemu? W majątku zginęło dwóch peonów. W jego majątku. I zapewniam was, że nie był to wypadek. Jak pan może tego dowieść? Widziałem ciała. Jednego zastrzelono, a drugi miał cięcie na całym ciele. Z pewnością zobaczyli coś, czego nie powinni. Coraję musi wrócić i tym razem nie będzie sam. Co takiego? Tylko on może stanąć na czele ruchu. Pójdą za nim ludzie, a dni Kosty będą policzone. Coraję wyjechał. Zapamiętajcie to sobie. Wiem, że nie czujesz się dobrze, ojcze, ale potrzebna mi twoja pomoc. Nie wiem, jak mogę pomóc, ale może pan na mnie liczyć. Proszę nie liczyć ani na niego, ani na Coraję. Jesteśmy ludźmi kościoła, a nie sędziami. Przepraszam. Czemu traktujesz tak ludzi? Ty wiesz, gdzie jest Coraję. Nikt tego nie wie. Osobiście sądzę, że prawdopodobnie nie żyje. Y si me preguntas a mí, la verdad es que creo que lo más probable es que esté muerto. Franco, mi querido. Bardzo ci jestem wdzięczna. Dziękuję, że mi je przyniosłeś. Mogłem zanieść ci je do domu, ale widzę, że bardzo ci do nich pilno. Niezbyt często bywam w domu w misji i nie mam zbyt dużo czasu. Nie obejrzysz? Dobrze wyszły? Wszystkie. Doskonale, dziękuję. Proszę cię, nie wspominaj nikomu, że wywołałeś dla mnie te zdjęcia, zgoda? Nie chcę mieć przez ciebie problemów, Nora. Jakich problemów? Nie widziałam cię od miesięcy. Weź to. Dziękuję. Z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojcze. Popełniłam najgorszy z grzechów. Zakochałam się w niewłaściwym mężczyźnie. Ale wychodzę za innego. Un hombre bueno. Za dobrego człowieka, który mnie kocha, szanuje. Oby Bóg mi wybaczył. Ale nigdy nie będę mogła kochać go tak, jak tego drugiego. Obiecuję jednak uczynić go szczęśliwym. Dam z siebie wszystko, żeby był szczęśliwy. Horacio będzie moim jedynym mężczyzną. Wybacz mi spóźnienie, córko. Musiałem odwiedzić parafiankę. Zaczynamy? Co ksiądz tu robi?
pido mil disculpas. Wybacz mi, ja... Yo... Discúlpeme. Dulce Marcia. La espero. Droga Marcio, czekam na ciebie do jutra w hotelu Ornos w Pozo de las Almas. Pozo de las Almas. Będziesz ze mną szczęśliwa, Orfel. Co to ma znaczyć? Proszę mi oddać list. Wyjdź z mojego pokoju. Doręczę go Marcji. Wyjdź stąd. Odłóż to. Niech pan stąd wyjedzie. Proszę o wszystkim zapomnieć tak, jakby nic się nie zdarzyło. Proszę dalej podróżować ze swymi termoforami i innymi głupstwami. Nie możesz tak postępować. Wyjedzie pan? Proszę, nie krzycz mnie. Wyjedziesz. I nigdy więcej się tu nie pokażesz. Dobrze. Nie wrócisz tu? Ja ją kocham. Czemu mi to robisz? Marcia jest moja. Nie wrócisz tu więcej? Nigdy więcej. To dobrze. A teraz pan starosta powie kilka słów o zmarłych. Intendente, por favor. To smutny dzień dla naszego miasteczka. Żegnamy dziś dwoje naszych mieszkańców, którzy zginęli w straszliwym wypadku i opuścili nas na zawsze. Chcę jednak podkreślić, że ani wdowom, które pozostawili, ani ich dzieciom niczego nie zabraknie. Mówię to jako starosta i jako człowiek. Czegoś im jednak zabraknie. Prawda? Jak pan śmie? A jak pan śmie tak ich okłamywać? Nie było wypadku. Ci ludzie zostali zabici. Zamordowano ich. Panienka Klara, proszę. Witaj, Hildo. Tak się cieszę, dziękuję. Jak się panienka czuje? Lepiej. Jest zaraz się tak, proszę go. Proszę usiąść wygodnie. Witaj, szwagierko. Dobrze, że czujesz się lepiej. Tak sobie, to przyszło do ciebie. Trochę boli. Przyszłaś do Horacja? Tak, jest w domu? Jest. Chciałbym pierwszy zatańczyć z panną młodą. Oczywiście. Drugi, pierwszy po moim bracie. Naturalnie, pan młody jest pierwszy. Klaro, kochanie, czemu przyszłaś? Nie powinnaś się męczyć. O co chodzi? Czy to list z episkopatu? Ten, który może wszystko odmienić? To ten. W nim jest moja przyszłość. On zdecyduje, czy będę kapłanem, czy osobą świecką. Otwórz go, ojcze. Na co czekasz?
Jeszcze możesz być szczęśliwy z Klarą. Powiedziałem, że nie chcę o niej słyszeć. Zrezygnowałem z niej. Skoro tak, to czemu tak bardzo boisz się go przeczytać? Nie boję się. Złożyłeś przysięgę, kiedy miałeś jeszcze nadzieję być księdzem. Nie. Jeśli jednak episkopat odrzuci cię, znów staniesz się normalnym obywatelem i będziesz miał prawo do szczęścia z kobietą, którą kochasz. Otwórz list. Aż tak boisz się szczęścia? Proszę mi go dać. Proszę go oddać natychmiast. Mówię poważnie, Amando. Nie wolno go pani otworzyć. Proszę go nie czytać. Co jest w liście? Proszę powiedzieć, co jest w liście.